Dzień dobry, serdecznie witam. Raport godzinowy od PGE. Chciałem pokazać Wam, jak dużo fajnych, ciekawych informacji takiego raportu można uzyskać i przede wszystkim, jak go uruchomić na swoim komputerze. Raport otrzymujemy z dość dziwnym rozszerzeniem PDF. No i oczywiste jest, że ten raport z tym rozszerzeniem się nie uruchomi. Dlatego musimy zmienić rozszerzenie na CSV. Dopiero taka zmiana rozszerzenia pokazuje nam prawdziwą zawartość tego pliku. Klikamy prawym klawiszem myszy, uruchamiamy go w Excelu. Taki mamy w tym momencie wygląd tych danych, które otrzymaliśmy. Tu są poszczególne dni. 22 rok, kwiecień, 1 kwietnia, 2 kwietnia i tak dalej. Tu mamy kolejne godziny. Energia czynna zbilansowana. Energia czynna oddana, czyli to, ile energii w kilowatogodzinach wysyłaliśmy do sieci energetycznych w poszczególnych dniach i godzinach. I ostatnia pozycja, energia czynna pobrana, czyli ile energii pobieraliśmy w poszczególnych dniach i godzinach. Przygotowałem sobie jako oddzielne pliki. Tu mamy energię pobraną. Ustawiłem kolorystykę, tak żebym widział, kiedy energii było mało brane, kolor zielony. A kiedy było dużo brane, kolor czerwony. Mamy 24 godziny i poszczególne dni tygodnia. Widzimy, że w okresie od godziny 8 do godziny 18 pobór energii był dość mały, ponieważ wtedy była fotowoltaika i najwięcej energii szło z fotowoltaiki. Minimum, maksimum i średnia w poszczególnych godzinach. I tak to wygląda na wykresie. Maksimum widzimy, że zaczyna się pobór energii od 5 rano. Osoba, która mi przesłała ten plik o 5 rano, zaczyna swoją aktywność. Potem około godziny 9 jest taka krótsza przerwa i znowu od godziny 9 do godziny 16 jest duże zużycie energii. I znowu mamy tutaj takie popołudniowe zużycie energii aż do godziny 24. Na tym wykresie zrobiłem sobie średnią, średni pobór energii. Widzimy, że od godziny 8 to gwałtownie maleje, ponieważ jest fotowoltaika i dużo energii idzie. Podejrzewam, że gdyby nie było fotowoltaiki, to od 5 rano to by rosło i ten kolejny szczyt byłby około 21, szczyt popołudniowy. Tutaj nie ma fotowoltaiki, ale zobaczcie, to jest 0,3 kWh. 0,25, 0,20. Także te szczyty, które my widzimy, że ktoś ma aktywność swoją wieczorową od godziny 17 do 23, to i tak są dość niskie pobory energii. Z całej doby minimalny pobór energii tej maksymalnej 170 kWh, maksymalny 1,5 kWh. Czyli wiemy, że w ciągu 4 miesięcy maksymalny pobór, jaki się odbył w tym domu, to 1,5 kWh energii. No niedużo, prawda? Niedużo. Ta kolorystyka jest fajna. Na pewno jesteście ciekawi, jak coś takiego uzyskać, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Zaznaczamy nasz arkusz i wybieramy tutaj formatowanie warunkowe. W formatowaniu warunkowym wybieramy skalę kolorów i możemy wybrać, czy chcemy mieć minimum zielone, czy maksimum zielone i tak dalej. Na przykład wybierzemy oddzielnie, czyli czym więcej energii, tym bardziej zielony kolor. Tu widzimy, że na czerwono mamy w tym momencie momenty, kiedy w ogóle nie ma poboru energii w domu. To samo zrobiłem dla energii oddanej. Tutaj jest właśnie odwrócenie kolorów, czyli czym więcej, tym bardziej kolor zielony, ponieważ więcej energii produkujemy, oddajemy z fotowoltaiki do sieci energetycznej. Bardzo ładnie widać poszczególne dni miesiąca i widzimy, że od godziny 6 rano do godziny 18 jest produkowana energia. Tutaj energia nie została w ogóle dostarczana do sieci energetycznej. Mamy 0 kWh. Zrobiłem identyczne podsumowanie, czyli minimum, maksimum i średnia. I teraz zobaczcie, maksymalna produkcja do sieci energetycznej to jest ten kolor niebieski. Około godziny 9-10 jest maksimum, kiedy najwięcej energii było wysyłane do sieci energetycznej. Średnia na pomarańczowo
około 10-11. Maksimum tutaj mamy 2,84, czyli możemy przyjąć, że ta osoba ma fotowoltaikę o mocy około 3 kW piku, bo wiadomo, że nigdy nie uda się uzyskać 100% produkcji z tej ilości paneli fotowoltaicznej. I to maksimum świadczy o tym, że instalacja jest bardzo mocno skierowana w kierunku wschodnim. Prawdopodobnie w ogóle jest skierowana na wschód, ponieważ to maksimum jest bardzo o wczesnej porze dnia, około godziny 10 czasu letniego. Przypominam, to jest czas letni. Kolejna rzecz, skorzystałem z tabeli przestawnych. Przestawiłem sobie datę na tutaj godziny z lewej strony i mam poszczególne dni. Czyli widzimy, kiedy, o której godzinie mamy największą produkcję. To jest ten zakres i w poszczególnych dniach, jaka była produkcja z fotowoltaiki. Mam tutaj podane kilowatogodziny. Na tym wykresie właśnie zrobiłem sobie wykres danych z poszczególnych dni, miesiąca, dni roku, pokazującą, jaka była produkcja w danych dniach. 20 kWh, no tu mamy trochę więcej, 21,7 i tak dalej. Oczywiście możemy za chwilę znaleźć sobie, gdzie jest, jakie jest maksimum. Maksimum było 21,86 kWh produkcji w najlepszym dniu roku. Minimum to nie było wcale produkcji, średnia 13,13 kWh i tu mamy informacje w godzinach, w poszczególnych godzinach, jaka jest produkcja maksymalna i jaka jest średnia produkcja. Ostatnie rozbicie, wziąłem sobie energię zbilansowaną. Tu jest zarówno dodatnia, jak i ujemna energia. Minimum, maksimum, średnia. Suma, po sumowaniu tego wszystkiego mamy minus 1177 kWh. Minus, czyli wysyłaliśmy energię, czyli o tyle więcej energii ten dom wysłał do sieci energetycznej niż pobrał. Pamiętajcie, dodatnia energia w zbilansowanym to jest ta, którą my bierzemy przez licznik do sieci energetycznej. Ujemna to jest ta energia, którą my wysyłamy, czyli jakby licznik do tyłu, w domyśle do tyłu idzie. Też można dać minimum, maksimum, średnią. Zrobiłem taki wykres dobowy. Widzimy, że do godziny 6 rano energia jest pobierana z sieci, potem jest duża wysyłka tej energii i od godziny 18 do 24 znowu energia jest pobierana i tu mamy maksimum około 0,3 kWh. Widać, że dom jest bardzo oszczędny. Osoby tam mieszkające zużywają bardzo mało energii, no bo jednak to jest dość małe zużycie, jak na porę nocną. Być może jeden telewizor jest włączony. Myślę, że tam mieszka jedna, góra dwie osoby. Także tyle informacji możemy zobaczyć. Oczywiście jeszcze raz pokażę Wam, jak to ładnie będzie wyglądało, jeżeli sobie pokolorujemy. Formatowanie warunkowe, skala kolorów, no i wybierzmy ten wariant. Czym wyższa wartość, a może jednak ten drugi. Czym bardziej ujemna wartość, czym więcej energii wysyłam do sieci, tym kolor jest bardziej zielony. Tu widzimy, że 15 kwietnia o godzinie 11 było duże zużycie, o godzinie 14 jeszcze większe. Prawdopodobnie było pochmurno i prawdopodobnie to była sobota albo niedziela i ktoś więcej energii zużywał na sprzątanie, odkurzanie, może jakieś ciasta były gotowane w tym czasie. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co zrobiłem. Docenicie moją pracę kciukiem do góry oraz ci, co nie dali mi jeszcze suba, go dadzą. Miłego dnia, do usłyszenia.